No właśnie, wkrótce pielgrzymka rolników. Co w tym roku, dlaczego warto pójść? W tym roku 2 lipca wyruszył już po raz 40. Pierwsza pielgrzymka duszpasterstwa rolników. Historycznie powracamy do Klenicy, skąd wyruszała przez pierwsze 25 lat. I zapraszamy właśnie do tego pielgrzymowania, zwłaszcza tych, którzy przez te 40 lat byli związani, którzy chodzili w tej pielgrzymce, ale także tych, którzy chcieliby po raz pierwszy, choćby na jeden dzień czy kilka dni, wyruszyć wspólnie razem z nami w drogę, by się modlić, by tworzyć wspólnotę, ale też by oddać Matce Bożej, by przedstawiła swojemu Synowi nasze modlitwy, nasze sprawy, nasze intencje, które niesiemy w pielgrzymim trudzie. W tym roku jest to jubileusz, a więc rozpoczynamy go też w sposób bardziej uroczysty. Już 1 lipca w Klenicy o 17 będzie msza święta, która rozpocznie nasze świętowanie jubileuszu. Dziękczynienie Panu Bogu za te 40 lat, za wszystkich ludzi, którzy przez te 40 lat pielgrzymowali do Matki Bożej w tej pielgrzymce, ale też by modlić się o to, by wciąż byli nowi pątnicy, którzy będą podejmować ten trud. I zarazem jest to okazja do świętowania, do tworzenia wspólnoty wszystkich tych, którzy przez wiele lat tworzyli rodzinę pielgrzymkową i tworzą. I stąd też zapraszamy wszystkich tych, którzy uczestniczyli w pielgrzymkach, jak i wszystkich naszych dobrodziejów, a także tych, którzy chcą się cieszyć razem z nami do Klenicy 1 lipca na mszę świętą o godzinie 17, a potem na koncert i dalsze świętowanie będzie zespół Nie ma go tu i wraz z nim chcemy uwielbiać Pana Boga i dziękować za te 40 lat wspólnego pątniczego trudu.